włączony. Więc proszę, otwórzcie sobie 15 rozdział. Jest tak? Włączony? Tak, tak, włączony. Duchu Święty, proszę, otwieraj nas na głębie, mądrość, piękno i dobro, które jest zawarte w Słowie Bożym, szczególnie w Księdze Mądrości Syracha. Chcemy karmić się tym Słowem, szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wierzący rozważali to Słowo, też przygotowując się do chrztu, czy też po otrzymaniu sakramentu chrztu, żeby wzrastać w tej mądrości Bożej, nie według świata, która jest głupotą w oczach Boga, ta mądrość świata, a która z kolei według świata, ta mądrość Boża jest, właśnie jest odrzucona, ale ta mądrość Boża jest dla nas wierzących pięknym darem z nieba, darem Ducha Świętego, a to, że uważają ludzie tego świata mądrość Bożą za nic nie wartą, no to tym bardziej jeszcze się ośmieszają, można powiedzieć. A my z kolei nie możemy żyć według tego, co proponuje ten świat, w sensie tym złym, duchowym, tym bezbożnym, bo oczywiście chcemy, żeby cały świat uwierzył w Pana Jezusa, ale wiemy, że niestety wielu odrzuci Pana Jezusa, który jest mądrością odwieczną. Więc prośmy, żeby Duch Święty nas teraz wypełniał, żebyśmy mogli też chociaż trochę tego Słowa Bożego się rozważyć i umiłować i właśnie żyć z radością, wypełniając z radością. Mario, błogosław nam tym, piękna Królowo Nieba, Matko Słowa, miłości Ojca. A więc 15 rozdział, od pierwszego wersetu. Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się prawa, posiądzie mądrość. Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego i jak młoda małżonka go przyjmie. Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości. Oprze się on na niej i nie upadnie. Zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony. Wywyższy ona go ponad jego bliskich. I pośród zgromadzenia otworzy mu usta. Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia. I wieczne imię odziedziczy. Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie będą jej widzieli grzesznicy. Daleka jest od pychy, a kłamcy o niej nie przypomną sobie. W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. Albowiem tylko mędrzec hymn pochwalny wypowie, a Pan nim pokieruje. Fragment pierwszy z tego rozdziału jest kontynuacją końcówki 14 rozdziału Mądrości Syracha. I cały ten fragment właśnie z tamtej części tej tworzy część, która się nazywa z kolei, ma taki tytuł Szczęście Mędrca. Na czym polega szczęście mędrca Bożego? Polega na tym, że jego szczęściem jest przyjąć mądrość Bożą i głosić ją. Głosić ją tym, którzy są niepouczeni jeszcze, nieumiejętni. Przecież mówimy też, kiedy odnosimy się do uczynków miłosierdzia względem duszy naszych bliźnich, nieumiejętnych pouczać. Kto może nieumiejętnych pouczać? Mędrzec Boży. To jest przeważnie i powinien być kapłan, biskup, ale może tak być, że świecki człowiek może być obdarzony, wierzący, katolik, szczególną mądrością z nieba. Święty Franciszek, nasz przyjaciel i brat i patron,
w takim swoim liście do wiernych napominał ich niedługo przed swoją śmiercią, żeby byli katolikami. Że ważne jest, żeby byli katolikami, czyli członkami Kościoła, w sercu Kościoła. To jest mądrość, bycie w sercu Kościoła. Bycie tym, który w sercu Kościoła rozważa Słowo Boże w duchu wiary katolickiej. Bo wiemy, że protestanci, jakieś różne odłamy chrześcijańskie też czytają Słowo Boże, nawet Jehowi, tylko że to jest w ogóle taka dziwaczna sekta. Oni mają swoje Pismo Święte dziwacznie przetłumaczone, często w ogóle zaprzeczające sobie w tych tłumaczeniach. Więc można czytać Słowo Boże na zgubę nawet, po prostu przeciwko Bogu, przeciwko swojemu zbawieniu, szczęściu. Ale w Duchu Świętym, w duchu wiary katolickiej na pewno to Słowo nas doprowadzi do życia wiecznego. Pan Jezus też powiedział, że ten, który stał się uczniem Królestwa, jest podobny do mędrca, który ze swojego skarbca wiedzy duchowej, nie chodzi o tą wiedzę intelektualną, tylko tą duchową, wyciąga rzeczy stare i nowe, czyli, czyli taki pokarm ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Więc dlatego teraz staram się w imieniu Pana Jezusa być takim Bożym mędrcem i jako kapłan właśnie was karmić tym Słowem Bożym, wydobywać te skarby Boże dla waszego uświęcenia, zbawienia, żebyście żyli w mądrości Bożej. Więc bądźmy mędrcami, nie głupimi, jak ludzie tego świata, uważając się za mędrców, są głupimi, bo często głoszą takie głupoty, takie, trzeba powiedzieć nieładnie, ale wprost bzdury, że nie da się tego słuchać. Dlatego, a chcemy my właśnie ludzie, mający serca oddane Bogu, wierzące, niech będą ciche, też i pokorne, słuchać mądrość Bożą. Tą mądrością jest sam Pan. Przez te nauczanie On nas naucza dzisiaj też. Nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj w tym czasie, kiedy wracamy też, znaczy kiedy jedziemy, właśnie wracamy może też ze mszy świętej, ale jedziemy do miejsca, w którym będziemy nocować, przygotowując się do niedzieli też. Karmy się tym Słowem, które mówi nam o tym, że mądrość Boża jest dana tym, którzy są cisi i pokorni. Pyszny nie otrzyma mądrości. Nie będzie żył nią. I mądrość Boża uczy wierności. Tak jak prawdziwy człowiek wierzący jest wierny swojej żonie, kocha ją, szanuje i żona też odwzajemnia się tą miłością. Dlatego też Bóg odwzajemnia się miłością wobec nas. Kiedy jesteśmy wierni, Bóg przede wszystkim jest wierny. Kiedy my chcemy mądrości Bożej, Bóg nam daje tę mądrość, bo jesteśmy przez Słowo Boże z Nim duchowo zjednoczeni. Daje nam chleb rozumu, daje nam wodę mądrości, czyli to, co najlepsze daje nam Bóg dla rozumu naszego. Chleb potrzebujemy i wodę dla ciała, to są podstawowe produkty dla ciała. I jeszcze bardziej potrzebujemy Bożej właśnie mądrości i daru rozumu. Więc kto żyje tym Słowem Bożym, które dzisiaj też usłyszeliśmy, i każdym Słowem Bożym, otrzymuje wieniec radości. Jest człowiekiem, który doświadcza radości, że słyszy Boga, że rozumie właśnie, co Bóg do niego mówi. Że nie jest bezrozumny jak ludzie, którzy stali się niestety apostatami, albo którzy niestety nie chcą uwierzyć. Więc człowiek mądry odrzuca kłamstwa, żyje w prawdzie. Człowiek mądry i pokorny śpiewa hymny pochwalne, które są przyjęte przez Boga, ale w ustach grzesznika, czyli człowieka bezbożnego, nawet jeżeli będzie śpiewał jakieś hymny ku czci Boga, ale nie wierzy, nie kocha Boga, nie żyje nauką Boga, nie żyje nauką mądrości Bożej, to będzie odrzucone ze wzgardą przez Boga. Modlitwa bezbożnika jest nieprzyjęta, niewysłuchana, ale modlitwa świętych, pokornych, tak, jest przyjęta. Hymny śpiewane ku czci Pana Jezusa są przyjęte, kiedy pochodzą od człowieka wierzącego, który szanuje Boga, jest czcicielem Boga w duchu i prawdzie. I więc Pan Jezus też jeszcze powiedział o tym, że mądrość Boża posyła proroków i sprawiedliwych. Czyli Pan Jezus to mądrość, która posyła proroków i sprawiedliwych. Czy proroków to przede wszystkim ludzie właśnie duchowni, wysłani przez Niego, Jego misjonarze, a sprawiedliwi to właśnie ludzie świeccy. Mają być sprawiedliwi sprawiedliwością Bożą i napełnieni mądrością Bożą. Więc niech ta mądrość kieruje nami.
Mądrość uczy nas, mądrość Pana Jezusa, jak mamy Go chwalić. Właśnie czcić Ojca w duchu i prawdzie, czyli w Duchu Świętym i w prawdzie, którą jest Pan Jezus. Ludzka, druga część tego rozdziału. Nie mów, Pan sprawił, że zgrzeszyłem. Czego on nienawidzi, tego on nie będzie czynił. Nie mów, on nie prowadził, albowiem on nie potrzebuje grzesznika. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, nie pozwala, aby ci, którzy się go boją, mieli z tym styczność. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachować przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą i na bojących się Go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Wydaje się, że to są oczywiste oczywistości. Przecież nie można mówić, że Bóg chce, żebym zgrzeszył. On sprawił to. Przecież Bóg nienawidzi zła, grzechu, więc jak może mnie do tego nakłaniać i sprawiać, żebym to zrobił, co złe jest, co mu się przecież nie podoba. On mnie w błąd nie wprowadza, tylko wyprowadza z błędnego myślenia, bezbożnego, głupiego, zepsutego. On nie chce grzesznika, on chce świętych. Przebacza grzesznikowi po to, żeby był święty. Więc Bóg nienawidzi tego, co wstrętne, co ohydne, co plugawe, z czym się świat też plugawi. Wielu ludzi kocha to, co powinno nienawidzieć, czyli grzech i to pychę, pożądliwości różnego rodzaju, różne nałogi. Ludzie to często kochają, chociaż ich to często zabija, niszczy. Więc Pan Jezus chroni tych, którzy boją się Go od tego plugastwa, zepsucia tego świata. On stworzył człowieka, żeby był wolny, podjął ale właściwą decyzję, najlepszą, czyli wybór Boga. W tym ma Bóg upodobanie. Bóg do tego nie zmusza, ale zachęca, prosi, proponuje, żebym wybrał Go i Jego prawo. To jest mądrość. Wybrać Boga i Jego prawo. Bo On ma w tym upodobanie. W takim człowieku, który tak pragnie żyć i będzie Pan Jezus z tym Duch Święty będą pomagać, zachować przykazania, być wierny. Unikać grzechu. Jeżeli wyciągam rękę w stronę ognia, to mogę się poparzyć, czyli w stronę zła. To mnie może oszpecić, bo przecież potem blizny powstają oparzeniowe. Ale kiedy wyciągnę rękę po wodę, żeby się na przykład napić, obmyć, żeby innym dać wodę, no to wiem, że to jest dobre. I Bóg chce, żebyśmy wybrali dobre, to co dobro. I dobre jest prawdziwe, które płynie od Niego. Czyli życie, unikali śmierci duchowej, albo w sposób mistyczny umierali dla grzechu, a właśnie żyli dla Boga. Więc mądrość Boża jest dana cichym i pokornym. Bliżajmy się przed Panem, a da nam mądrość w obfitości. On patrzy na bojących się, czyli go wytrwających bojaźni przed Nim. On patrzy na nas. On widzi nasze czyny, ocenia je z miłością, ale też przecież w prawdzie, sprawiedliwie. Więc bądźmy pełni bojaźni, ale nie strachu, wiemy, i nie lęku, nie przerażenia, jak to jest u grzeszników, którzy widzą Pana Jezusa, to się przerażają, bo chcą trwać dalej w tym złu, które kochają. Więc nie przekazał nam być bezbożnym, ale nakazuje nam, chociaż nie przymusza, być właśnie pobożnym, świętym. Więc chce Bóg, żebyśmy żyli w Jego łasce i nam tą łaskę uświęcającą daje.
uświęcająca, czyli wolność od grzechów ciężkich i ta łaska, która nam pomaga też uwalniać się i chronić od grzechów lekkich. Która pomaga, to życie łasce uświęcającej, czyli w stanie takim bycia w niebie już duchowo. To umrze w takim stanie, to wiemy, że idzie do nieba od razu, albo jeżeli jeszcze musi odpokutować za swoje grzechy, to idzie do czyśca, ale już jest zbawiony, już ma pierwotną świętość, tą podstawową zachowaną. Więc chwała Bogu, że przez to słowo Pan Jezus w swojej mądrości uświęca nas. Chcę, żebyśmy byli świętymi, chcę, abyśmy naśladowali świętych, których też tutaj nawiedzamy, ich groby, ich, może to nie jest najlepsze miejsce, to nie jest może najlepsze stwierdzenie, właśnie jak czasami mówimy groby, nawiedzamy świętych, bardziej właśnie takie miejsca kultu ich, właśnie ich świętych ciał, które oczywiście też są właśnie też już po pewnym rozpadzie, ale one są święte, te szczątki, może szczątki, właśnie też nie jest to najlepsze słowo, może szczątki, właśnie tak też używamy, ale właśnie relikwie, czyli części święte tych ludzi, którzy byli świętymi i są świętymi w niebie, więc czcimy te miejsca, w których żyli, czcimy ich właśnie, ich ciała, ich relikwie, te relikwie, czyli święte części właśnie świętych ciał, świętych naszych, których czcimy, których miłujemy, bo jest świętych obcowanie. Więc chcemy naśladować, nie tylko nawiedzać te miejsca, ale i modlić się, ale naśladować świętych. Więc nie owoce tego nawiedzania, ich rzymowania, też również tej modlitwy, tej medytacji będzie wzrost, jak też gdy mówiono, pisano o Panu Jezusie, ewangeliści, że Pan Jezus jako młody właśnie nazywany, młody Jezus, 12-letni chłopiec, jest nazywany, że tym, który wzrastał w mądrości i łasce. Więc wzrastajmy, bo w łasce i w mądrości można wzrastać. Nie tylko jeżeli chodzi o wiek według ciała, ale duchowo, może tak duchowo można powiedzieć, nabywać taki wiek duchowy. Wzrastać, dojrzewać, stawać się, próbuje wzrastać. No i właśnie dlatego jest również ta medytacja. Dlatego są też homilie, dlatego są różne katechezy, żeby człowiek duchowy wewnętrzny wzrastał. Więc wzrastajmy, naśladując świętych też. Bo oni w tej mądrości żyli Bożej, w tej pokorze, miłości Bożej. Święty Franciszek sam siebie nazywał nieuczonym, nawet prostaczkiem. Ale przecież jak według tego świata, przecież on nie był profesorem, nie był teologiem, ale ile miał w sobie tej mądrości, tej wiedzy, tego rozumu. To było niezwykłe. I wielu świętych też podobnie żyło, myślało, zostało. Kiedyś o tym wam wspomniałem, ale jeden z braci świętego Franciszka miał wizję, widział świętego Franciszka z woli Bożej, też takie poznanie, taką wizję. Widział tron w niebie, pusty po Lucyferze, czyli po szatanie. I święty Franciszek miał tą wizję, że w tej wizji dowiedział się, bo się zapytał, ale kogo jest ten tron w niebie? I głos Boga odpowiedział, głos Pana Jezusa, ten tron jest tronem, którym kiedyś zasiadał szatan, ale został strącony z nieba do piekła, na same do piekła. A to miejsce, ten tron jest przygotowany, odnowiony przez Chrystusa i przygotowany dla świętego Franciszka. Czyli zobaczcie, jak bardzo Bóg wywyższył świętego Franciszka i dał mu właśnie mądrość, pokorę, miłość. I on wzrastał w tym. Więc dla nas Pan Bóg nam daje to wszystkie te dary, takie nasiona Bożych, właśnie Bożych darów, ale mamy je rozwijać. One mają duchowo być w nas krzewami, duchowymi drzewami. Mamy owocować, posługując tymi darami, zastać w cnotach, szczególnie właśnie w pokorze, miłości, mądrości, wierności, posłuszeństwie Panu naszemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Mario, stolico Bożej mądrości. Mario, przybytku mądrości Bożej. Mario, przybytku Ducha Świętego. Mario, nauczycielko prostych i pokornych. Mario, matko ubogich w duchu. Mario, matko zranionych w sercu. Mario, matko tych, którzy chcą żyć według nauki Pana. Święta Faustyna. Święta Rito. Święty Franciszku. Święty Ojcze Pio. Wszyscy święci, którzy szczególnie umiłowaliście Pismo Święte. Ala Maria, Malaj, 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 Malaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego.